Dziś pogadamy o pieniądzach, ale nie o tych, które trzeba wydać, ale o tych, które można dostać. Fajnie jest, jeśli ktoś dorzuca ci się do kupna auta. W przypadku zakupu elektryka dorzuci ci się Enfoś. Dlaczego? Dlatego, że popiera twoją odpowiedzialną decyzję, żeby ograniczyć twój ślad węglowy i nie przyczyniać się do degradacji środowiska. I dlatego uruchomił program dofinansowań Mój Elektryk. Odcinek jest zatytułowany Dofinansowanie Mój Elektryk dla opornych i dla chętnych. Oczywiście nie znam nikogo, kto nie chciałby skorzystać z dostępnych dotacji, ale niektórzy nie lubią formalności, odczuwają wewnętrzny opór przed składaniem wniosków i wypełnianiem rubryczek. Dla tych i dla wszystkich innych omówię, na czym ten system dopłat polega, kto się na niego łapie i ile można na nim skorzystać. Zacznijmy od tego, kto może ubiegać się o dopłatę. Po pierwsze, mogą się o nią ubiegać tak zwane osoby fizyczne, czyli pan, pani, społeczeństwo, czyli ja, moja sąsiadka i nawet jej teściowa. Inaczej mówiąc, wszyscy, którzy prywatnie korzystają z aut osobowych. Po drugie, dofinansowania należą się też przedsiębiorcom. To także osoby, ale przez prawo traktowane troszkę inaczej. Z programu mogą też korzystać instytucje i samorządy. Ważne jest to, że nie ma znaczenia, czy jesteś osobą fizyczną, czy jesteś przedsiębiorcą, czy płacisz gotówką, czy bierzesz kredyt, czy bierzesz auto w leasingu. Program przewiduje te same zasady i wysokość dofinansowań, niezależnie od tego, czy chodzi o zakup, leasing, czy najem pojazdu elektrycznego. Ważne, że będziesz nim jeździć. Możesz się teraz zastanowić nad tym, czy dopłaty obejmują tylko auta osobowe, bo ty na przykład potrzebujesz dostawczaka i chciałbyś, żeby on był elektryczny. Mam dobrą wiadomość. Jeśli masz firmę, to program zrefunduje częściowo twojego dostawczaka, motorowery obsługujące dostawy zamówień dla klientów, a nawet busy dla więcej niż 8 osób. Czas na elektryzujące pytanie. Ile? Całkowity budżet mojego elektryka na dziś wynosi 700 milionów złotych. Nie trzeba zatem się obawiać, że dla ciebie nie wystarczy, nawet jeśli na kupno elektryka nie zdecydujesz się w tej chwili. No dobrze, ale ile ja z tego będę miał, zapytacie? Zasady są proste. Jeśli jesteś tak zwaną osobą fizyczną i kupujesz elektryka na użytek prywatny, otrzymasz z programu 18 750 zł. Chyba że masz liczną rodzinę i korzystasz z karty dużej rodziny, czyli masz minimum troje pociech. Wtedy fundusz dopłaci ci aż 27 000 zł. Wiadomo, dzieci to przyszłość, podobnie jak zielona energia. Co ważne, żeby dostać dotację na auto, możesz wydać do 225 tysięcy złotych brutto. To oznacza, że dofinansowanie można otrzymać także na auto wyższej klasy niż samochód miejski. Zniesiono też roczny limit kilometrów. Jeśli więc jesteś osobą fizyczną, nie musisz już we wniosku deklarować, ile tym autem będziesz jeździć. To duże ułatwienie. I kolejna dobra wiadomość dla posiadaczy karty dużej rodziny. Ich limity wartości auta w ogóle nie obowiązują. Sky is the limit. A teraz chciałbym się zwrócić do tych, którzy twierdzą, że te 18 czy 20 parę tysięcy to wciąż mało. Że bez żadnych dopłat mogą kupić ekstra diesla i cieszyć się zasięgiem 1000 km na jednym baku. Cóż, o zasięgach już mówiłem. I zawsze wraca to pytanie, czy naprawdę takie zasięgi są nam potrzebne na co dzień. O tym, ile kosztuje eksploatacja auta spalinowego w porównaniu z elektrykiem. Też już była mowa. Jak to policzyć, to może się okazać, że kupno diesla wcale nie jest najtańszą opcją. Poza tym za chwilę może się okazać, że miasto mocno się skurczy dla wielu właścicieli aut spalinowych i do wielu jego części po prostu one nie wjadą. W październiku ubiegłego roku Łódź była stolicą polskiej elektromobilności. Odbył się tu kongres nowej mobilności, któremu towarzyszył zlot właścicieli elektryków. Do Łodzi zjechało 150 kierowców aut elektrycznych z całej Polski, nawet z odległych miejscowości. Nikomu po drodze nie zabrakło prądu. Najdłuższą trasę pokonał kierowca z Pucka i było to 380 km. Jak widać, da się bez problemu podróżować elektrykiem po Polsce. Mieszkańcy Łodzi mogli podziwiać triumfalny przejazd elektryków przez miasto. Wśród nich były popularne marki i modele. Ciekawostką była przerobiona na elektryka poczciwa syrenka. Zlot pokazał, że pasjonaci elektromobilności rosną w siłę, chętnie nawiązują ze sobą relacje, wymieniają się doświadczeniami i tworzą coraz większą elektromobilną społeczność. Wróćmy jednak do mojego elektryka. Jak już wspomniałem, zasady obiegania się o dotacje są dużo prostsze. Cały proces odbywa się online.
przy minimum formalności. Wygląda to tak, że ładujesz do systemu internetowego dowód zakupu, rejestracji i ubezpieczenie auta. Podpisujesz elektronicznie tylko jeden wniosek. Ten wniosek po weryfikacji automatycznie staje się umową dotacji oraz wnioskiem o wypłatę dotacji. W przypadku pozytywnej oceny funduszu wniosek będzie stanowił umowę z NFOS-iem. I tyle. Tak to wygląda w przypadku osób prywatnych. A co z firmami i instytucjami? Tutaj więcej zależy od rodzaju pojazdu i deklarowanego rocznego przebiegu. Chodzi oczywiście o to, żeby więcej mogły skorzystać te firmy i instytucje, które po prostu więcej jeżdżą. A więc po kolei. Na pojazdy kategorii M1 można dostać nawet do 27 tysięcy złotych w przypadku deklarowanego średniorocznego przebiegu minimum 15 tysięcy kilometrów. Na pojazdy kategorii L można dostać 4 tysiące złotych wsparcia. Natomiast dofinansowanie zakupu pojazdów w kategorii N1 wyniesie nawet 70 tysięcy złotych. Warunkiem będzie zadeklarowanie średniorocznego przebiegu powyżej 20 tysięcy kilometrów. Dofinansowania będą obejmowały zarówno zakup, jak i leasing pojazdów. Jak widać, nie jest to takie skomplikowane. Równie proste są formalności. Jeśli bierzesz samochód w leasingu, o dotację w Twoim imieniu wystąpi firma leasingowa. Firmy leasingowe będą współpracowały z bankami, którym z kolei Narodowy Fundusz udostępni środki na dopłaty. Po Twojej stronie będzie jedynie podpisanie umowy leasingu z dotacją. A potem już tylko czekaj, aż pieniądze wpłyną na Twoje konto. No dobrze, to już wiemy, ile, kto i jak. A co jeśli ktoś kupił elektryka przed wejściem w życie programu? Jeśli stało się to po 1 maja 2020 roku, to łapiecie się na dopłaty na takich samych zasadach jak osoby, które kupują auta teraz. Także nic straconego. Uff, sporo tych informacji. Mam nadzieję, że udało mi się Was przekonać, że uzyskanie dopłaty jest naprawdę proste i że warto się o nią ubiegać. Zapraszam więc. Wy się ubiegajcie. A ja chyba pójdę teraz pobiegać, bo nie samym elektrykiem człowiek żyje i o formę trzeba zadbać. W czasie biegania pomyślę nad odcinkiem, w którym zastanowimy się, jakiego elektryka wybrać. Bo przecież rozpiętość funkcjonalna i cenowa tych aut jest spora, a nasze potrzeby też się różnią. Więc warto sobie to wszystko dobrze obmyślić. Jeśli ten odcinek Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji kanału i zostawienia łapki w górę. Widzimy się za tydzień. Cześć!